I wiesz. Rozmowa dnia. Dzień dobry, witam państwa. Przed mikrofonem Robert Szumielewicz. Dziś rozpoczyna się tydzień katyński, który Kielecka Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej organizuje wspólnie z Muzeum Katyńskim w związku z 77. rocznicą mordu sowieckiego na polskich oficerach, żołnierzach i policjantach. Gościem Radia Kielce jest naczelnik. Kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Dorota Koczmańska-Kalita. Witam Pani naczelnik. Dzień dobry. Pani naczelnik, co roku obchodzimy tę rocznicę, co roku towarzyszą jej emocje. Skąd pomysł na Tydzień Katyński? Tydzień Katyński wpisuje się w taką, taki trend nowoczesnej edukacji. Kielczyzna ma. Duże zasługi, jeżeli chodzi o pamiętnienie zbrodni katyńskich, a szczególnie tych osób, które z tego regionu zginęły, właśnie symbolicznie mówimy w Katyniu, bo w różnych miejscach na wschodzie. I co roku od pewnego momentu, oczywiście, bo w Kielcach będziemy mieć czwarty w tym roku marsz katyński, w niektórych miastach to już jest dziesiąty, ale takie zainteresowanie Katyniem oficjalne nastąpiło oczywiście po transformacji, ale z tą zbrodnią mieliśmy i myślę, że mamy do dzisiaj wiele problemów. A wracając do Pana pytania, no, edukacja jest taką podstawową formą poznania człowieka, jego środowiska, różnych zagadnień społecznych, politycznych, a także historycznych. I wydaje mi się, że poświęcenie temu zagadnieniu, tak ważnemu dla polskiej racji stanu, dla motywów, które często są pomijane, kiedy mówimy o tej zbrodni, poświęcenie tygodnia, żeby tę sprawę omówić, żeby spotkać się, podyskutować, żeby zobaczyć ciekawe wystawy, żeby po prostu szerzej zapoznać się z istotą. Tego, tego problemu. Między innymi w programie obchodów Tygodnia Katyńskiego zaplanowano kłopoty z historią, czyli ten cykl taki, który przystanek historia prowadzi już od pewnego czasu, praktycznie od początku, od otwarcia. Czyli najnowsze wydarzenia historyczne, z którymi mamy problemy, budzą kontrowersje. Zbrodnia katyńska raczej chyba kontrowersji wśród Polaków już nie budzi, tylko to, co jeszcze nie zostało wyjaśnione. Dlaczego mamy kłopoty z, ze zbrodnią katyńską? znaczy, Wydaje mi się, że w świadomości takiej powszechnej o, oczywiście wiemy, czym była zbrodnia katyńska. Mówimy o tym, że była to zbrodnia na elicie polskiej, ale wydaje mi się, że to, co jest największym ciągle problemem, to to, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ta zbrodnia była zakłamywana przez Wiele, kilkadziesiąt lat, jak dochodzono do tej prawdy, i jakie konsekwencje ludność cywilna, rodziny, ale także osoby, które miały styczność z, i pewne wiadomości na temat zbrodni katyńskiej byli prześladowani. Ja myślę, że to, ten problem należy potraktować w różnych aspektach i dziś to nie jest takie oczywiste, czy nie mamy problemu, ponieważ ta zbrodnia została bardzo upolityczniona i choć w 1990 roku Związek Sowiecki przyznał się do dokonania tej zbrodni, to tak naprawdę jest to jedyna zbrodnia, która może nie jedyna, ale nie została osądzona i do dzisiaj strona sowiecka nie przekazała nam 35 tomów śledztwa związanego z zbrodnią katyńską, a to powoduje, że ciągle mamy pytania o motywy, o ludzi których nie wiadomo, gdzie pogrzebano. Przecież lista białoruska jest ciągle, tak zwana lista białoruska, jest ciągle nieznana. Poza tym zbrodnia katyńska jest pewnym symbolem, ale to nie tylko inteligencja, ale też ludność cywilna, która została, była przetrzymywana w więzieniach, ale która też Została zamordowana właśnie na terenach byłych II Rzeczpospolitej. Ta zbrodnia nigdy nie była wygodna politycznie. Dlaczego teraz, pani zdaniem, mimo że w 1990 roku Rosjanie się do tego przyznali, nadal jest niewygodna? No jest niewygodna, dlatego że tak naprawdę Rosjanie się do tej zbrodni przyznali, ale im dłużej o tym mówimy, to coraz częściej właśnie z tej strony sowieckiej pojawiają się jednak informacje że to nie do końca było tak. Powraca się do narracji, która była narracją lat 50., czy, czy 60., czy nawet późniejszych. No sam fakt, że nie ma dialogu pomiędzy no chociażby IPN-em, powstała komisja do spraw trudnych, która w tej chwili nie działa, no to znaczy, że jest to duży problem. No i utajniono uzasadnienie, umorzone śledztwa, to też prawda, Przypomnieć, że to śledztwo trwało od 90 roku, a w 2000 roku nagle prokuratora Federacji Sowieckiej stwierdziła, że umarza to śledztwo i utajniła, tak jak Pan powiedział, uzasadnienie tego, tego postanowienia, więc tak naprawdę wiele rzeczy ciągle rodzi, rodzi pytania. I te pytania pewnie długo, na te pytania, pewnie długo Pani Naczelnik, odpowiedzi nie znajdziemy, o ile w ogóle znajdziemy na, na wszystkie pytania? Na pewno na wszystkie pytania nie, nie znajdziemy odpowiedzi, ale musimy pamiętać, że my jako naród jako wspólnota. Musimy pamiętać o tych wydarzeniach, ale przede wszystkim musimy poznawać te wydarzenia, żeby po prostu rozumieć to, co się wokół nas dzieje, bowiem. Zbrodnia katyńska, tak jak powiedziałam, ona, ją rozpatrujemy w, w aspekcie historycznym, ale także politycznym i międzynarodowym. Jeżeli nie będziemy znać tych wszystkich motywów, tych wszystkich niuansów, które wokół tego miały miejsce, to też nie zrozumiemy swojego miejsca w, w świecie. Przecież świat po wojnie już właśnie w czasie wojny, ale też i po wojnie, wiedział co tutaj się stało. Ja jeszcze wspomnę, że przecież zbrodnia katyńska to był jeden z elementów tego, co się działo wcześniej. Przecież w latach 37, w 37 roku nastąpiła wielka czystka na, na wschodzie. Tam z przyczyn narodowościowych też ginęli. Polacy. W związku z tym jest to pewien rodzaj zbrodni wyjątkowej i myślę, że on w konsekwencji miał doprowadzić do, no myślę, że to nie będzie nadużycia, ale do unicestwienia polskiej państwowości. Bo jeżeli narodowi odcina się jego głowę, prawda, czyli w tym wypadku ludzi wykształconych, elitę, no to znaczy, że wprowadza się chaos, wprowadza się lęk i wtedy można tym narodem, lepiej sterować. To jest szereg pytań, na które musimy so, sobie odpowiedzieć i zrozumienie tego problemu być może pozwoli nam na w przyszłości jednak na, na dialog, ale musimy pamiętać, że ta zbrodnia jest kategorią polskiej racji stanu, bo tu chodzi o polskie elity, o y, y, polską państwowość. Dziś tydzień katyński rozpocznie marsz katyński ulicami Kielc o 16 na kieleckim rynku. Wspólnie Instytut Pamięci Narodowej organizuje ten tydzień z Muzeum Katyńskim. Skąd pomysł pani naczynnik, aby Muzeum z Warszawy przyjechało do Kielc? I dlaczego? Ja myślę, że my... Wiemy, często wiemy, że, że na terenie naszego kraju jest wiele placówek takich, które mają do zaprezentowania Wiele ciekawych rzeczy mogą o historii w ciekawy sposób opowiedzieć, ale ta wiedza jakoś tak nam umyka. Muzeum Katyńskie powstało w 1992 roku, ale tak naprawdę w tej formie i w tym miejscu funkcjonuje od 2015 roku, i jest to muzeum będące pomnikiem, ale jednocześnie takim, jak to mówią rodziny Katyńskie Domem, domem dla nich jest szalenie nowoczesne, multimedialne. Posiada wspaniałe zbiory, pracują tam fachowcy, i właśnie zaproszenie i oddanie, właściwie Centrum Edukacyjnego na Warszawskiej na ten tydzień no taki miało cel żeby pokazać tą placówkę, żeby no też, też ją, powiem takim językiem marketingowym rozreklamować, dlatego, że you naprawdę warto, warto poznawać swoją historię z różnych stron, nie tylko w ławce i na lekcje, ale także w formie takiej bezpośredniego kontaktu z miejscem pamięci. Pani jeszcze tak króciutko, jakby mogła Pani powiedzieć, co warto będzie, czy na co warto będzie się wybrać do przystanku Historia w tym tygodniu? Dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam na czwarty marsz katyński o godzinie 16 na rynku jest zbiórka, no dla Kielczan nie jest to już nowość, bo tak jak powiedziałam po raz. Czwarty, będziemy upamiętniać ofiary zbrodni katyńskiej, a jutro pamiętamy razem ten dzień, jest organizowany przez komendę główną policji jest tam pasmo dla szkół. Policja Państwowa Historia Nieznana. A właśnie o 17.00 spotkanie z cyklu Kłopoty z historią zbrodnia katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa. Wcześniej będziemy rozmawiać z przedstawicielami rodzin katyńskich. Będziemy zbierać. Ich relacje, które zostaną potem przekazane do Muzeum Katyńskiego, a także pamiątki po ich bliskich. Kolejny dzień jest organizowany przez polskie więziennictwo, i proszę zwrócić uwagę, że te dni oddajemy tym grupom środowiskowym, które najbardziej zostały dotknięte. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie. Policja i służba więzienna to są te grupy zawodowe, które z kieleczyzny były najbardziej poszkodowane, najwięcej tych ludzi z tych. Prezentujące czy, czy wykonujące te zawody właśnie tutaj z Kielczyzny zginęło. No i o 17.00 proponujemy i zapraszamy na występ zespołu wokalnego funkcjonariuszy z zakładu karnego w Zamościu ku chwale i czci tych wszystkich, którzy oddali za nas w obronie ojczyzny życie i kolejny dzień to z kolei jest oddany archeologom którzy będą opowiadać o tym jakie znaczenie ma archeologia w przybliżaniu do prawdy, jakie znaczenie ma dla badań i dla historii. Tutaj zapraszamy też o 18 na film Syberiada Polska, ale to już w domu, w Wojewódzkim Domu Kultury. I ostatni dzień, pamięć nie dała się zgładzić. To jest dzień, który już będzie w całości organizowany przez Muzeum Katyńskie. Tutaj wykłady i prelekcje dla nauczycieli, i dla uczniów, a 8, o 18.00 spektakl teatru Oratorium Łagry Wywózki i Katyń. Dziękuję bardzo. Zapraszamy proszę Państwa dziś o 16.00 Marsz Katyński. Cały program także dostępny Tygodnia Katyńskiego dostępny jest na naszej stronie internetowej radiokielce.pl Ja już dziękuję za przybycie do studia. Gościem Radia Kielce była Dorota Koczwańska-Kalita, Naczelnik Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję i zapraszam. Za uwagę dziękuję Robert Szumilewicz. kill time.